Trwa Dzika Odyseja, ekspedycja pionierów. W piątek, 9 lipca 2021 roku, razem z panią Hanną i panią Anną z Parku Narodowego wyruszyliśmy na odkrywczą wyprawę w głąb prastarej puszczy, by odkrywać Białowieski Park Narodowy. Przeszliśmy przez bramę Leśnego Królestwa i zanurzyliśmy się w dziką zieleń, odkrywając świat roślin, grzybów, porostów, owadów, ptaków oraz zwierząt. Naturalny las zauroczył wszystkich. Nie brakowało też opowieści o historii i założycielach parku. W drugiej części edukacyjnej przygody udaliśmy się do Parku Pałacowego, by wziąć udział w licznych zabawach i przyrodniczych aktywnościach. Zanim dzieci porwała niezapomniana przygoda prowadzona przez panią Anię, odpoczęliśmy na kocach przed przepięknym budynkiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Bardzo tego potrzebowaliśmy. Za wszystko z całego serca dziękujemy. Był to 21. Park Narodowy na szlaku Dzikiej Odysei.